Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj krótko i na temat, dlaczego stosujemy takie, a nie inne zabezpieczenia nadprądowe. Dlaczego w naszych domach czy mieszkaniach do zabezpieczenia przewodów 1,5 mm2 stosujemy zazwyczaj wyłączniki nadprądowe B10, a do 2,5 mm2 B16. Czy można, jeśli tak, to w jakich przypadkach zastosować inne zabezpieczenia? Jakie mogą być konsekwencje takiej zmiany? Zobacz, zanim o tym zdecydujesz. Na różnych forach i grupach często pojawia się to pytanie, a odpowiedzi i argumentacja często są błędne i mogą narazić pytających na koszty, nie tylko finansowe. Dlatego postaram się w prosty sposób to wyjaśnić. Zacznijmy od początku. Po co stosujemy zabezpieczenia? Aby chronić instalacje, czyli przewody, przed skutkami przeciążeń i zwarć. Te skutki to wydzielanie się ciepła, nagrzewanie przewodów, a jeśli temperatury będą za wysokie, uszkodzenie izolacji, a w niektórych przypadkach także możliwość powstania pożaru. Zabezpieczenie powinno więc zadziałać, zanim temperatura przewodu przekroczy wartość bezpieczną dla izolacji. Warto tu wspomnieć, że wytrzymałość prądowa długotrwała jest określana dla temperatury 70 stopni Celsjusza. Więcej na ten temat znajdziecie w moim filmie o zabezpieczeniach nadprądowych. Jakie jeszcze muszą być spełnione warunki? W przypadku zwarcia zabezpieczenie powinno zadziałać w odpowiednio krótkim czasie. Za to odpowiada człon zwarciowy. Aby zadziałało, musi popłynąć odpowiednio duży prąd. Dla charakterystyki B jest to 5-krotność prądu nominalnego zabezpieczenia, a dla charakterystyki C 10-krotność. Czyli dla B10 50 A, B16 80 A. Aby taki prąd popłynął, musi być odpowiednio niska impedancja pętli zwarcia. Więcej na temat impedancji pętli zwarcia znajdziecie w jednym z moich filmów. Do tego tematu wrócimy później. Teraz skupmy się na prądzie, jaki może bezpiecznie płynąć długotrwale przewodem. Ten prąd zależy od przekroju, materiału żył, izolacji przewodu, a także sposobu ułożenia. Im większy przekrój, tym mniejsza rezystancja i mniej wydzielanego ciepła. Podobnie materiał. Przy takim samym przekroju długości aluminium będzie miało większą rezystancję niż miedź. Izolacja przewodu może wytrzymywać bez szkody wyższą lub niższą temperaturę. Sposób ułożenia wpływa na odbieranie ciepła od przewodu, w uproszczeniu chłodzenie przewodu. W ziemi to chłodzenie będzie lepsze niż w powietrzu czy ścianie. Od dawna instalacji wewnętrznych nie wykonuje się z aluminium, a dla izolacji przyjmujemy bezpieczną temperaturę 70 stopni Celsjusza. Pomijamy więc te kwestie i przechodzimy do przekrojów i sposobu ułożenia. Z tabeli możemy odczytać wytrzymałość prądową długotrwałą, czyli jaki największy prąd może płynąć przez długi czas przewodem bez jego uszkodzenia. Sposobów ułożenia przypisanych do oznaczeń jest więcej. Tu rozważamy instalację wewnętrzną. Przyjmę więc metodę C, która jest także dla ułożenia przewodów wtynkowo i bezpośrednio w murze lub betonie. Dla przykładu. Instalacja jednofazowa, miedziana, metoda ułożenia najpopularniejsza w mieszkaniach czy domach, czyli wtynkowo, kolumna C. Dla typowych przewodów 1,5 mm2 maksymalny prąd obciążenia długotrwałego to 19,5 A, a dla 3 razy 2,5 mm2 27 A. Czyli nasze zabezpieczenie musi zadziałać przy prądzie nie większym niż 19,5 A dla przewodów 3 razy 1,5 mm2 i nie większym niż 27 A dla 3 razy 2,5 mm2. Jeśli przewody mają pracować w innych warunkach niż przyjęte, np. innej temperaturze, czy będą przewody w wiązce, stykające się, należy dodatkowo zastosować współczynniki korygujące. W tym filmie dla uproszczenia pominę tą i wszystkie obliczenia będą dla standardowych warunków. Pierwszy etap za nami. Pozostaje dobrać zabezpieczenia, które spełnią ten warunek. I tu często pojawiają się błędy. Dla zabezpieczeń nadprądowych musimy określić prąd gwarantowanego zadziałania, czyli najmniejszy prąd, który po odpowiednio długim czasie na pewno spowoduje zadziałanie zabezpieczenia. Tutaj także użyjemy krotności prądu nominalnego 1,45, ponieważ każdy sprawny egzemplarz po odpowiednio długim czasie i takim prądzie rozłączy obwód. Ten czas może być długi, np. 2 godziny dla B10. Prąd nominalny to ten po literce określającej charakterystykę. Dla B10 prąd nominalny 10 A, B16 prąd nominalny 16 A. Na ekranie przykładowa charakterystyka, dwie strzałki i krotności. Zielona to prąd gwarantowanego niewyłączenia. Bez względu na czas płynięcia takiego prądu wyłącznik na pewno nie zadziała. Czerwona to prąd gwarantowanego zadziałania. Przy takim prądzie po odpowiednio długim czasie na pewno zadziała. Konkretny egzemplarz wyłącznika nadprądowego zadziała gdzieś pomiędzy tymi wartościami, ale dla bezpieczeństwa przyjmujemy górną granicę, aby mieć pewność, że zadziała. Policzmy te wartości dla popularnych wyłączników nadprądowych. B10 10 razy 1,45 daje 14,5 A. B16. 16 razy 1,45 daje 23,2 A. B20. 20 razy 1,45 daje 29 A. Możemy to teraz porównać z przewodami. Dla przewodu 3 razy 1,5 mm2 ułożonego wtynkowo największy bezpieczny prąd to 19,5 A. Dla 3 razy 2,5 mm2 27 A. Teraz już chyba widać, dlaczego takie zabezpieczenia. Dla ułożenia przewodów wtynkowego 3 razy 1,5 mm2 nie możemy zastosować B16, ponieważ gwarantowane zadziałanie to 23,2 A, a obciążalność prądowa długotrwała 19,5 A. Prąd gwarantowanego zadziałania jest większy niż obciążalność prądowa, dlatego nie możemy go zastosować. Dla 3 razy 2,5 mm2 nie możemy zastosować B20, ponieważ gwarantowane zadziałanie to 29 A, a obciążalność prądowa długotrwała 27 A. Ten warunek musi być spełniony. Obciążalność prądowa długotrwała musi być większa lub równa prądowi gwarantowanego zadziałania, czyli prądowi nominalnemu zabezpieczenia przemnożonymi przez współczynnik 1,45. Czy są sytuacje, w których można by było zastosować B16 dla przekroju 1,5 mm2 lub B20 dla przekroju 2,5 mm2? Spójrzmy do tabeli. Dla 1,5 mm2 nie, ponieważ nie ma sposobu ułożenia, w którym wytrzymałość prądowa długotrwała byłaby równa lub większa 23,2 A, chyba że zastosujemy współczynniki korygujące. Na przykład, jeżeli będziemy układać przewód w ziemi, na Syberii, ten warunek może być już spełniony. A czy dla 2,5 mm2 możemy zastosować wyłącznik nadprądowy B20? Teoretycznie tak. Dla metody ułożenia D1 warunek byłby spełniony, ale na granicy. I czy w praktyce da się ułożyć tak przewód, aby był na całej długości w ziemi? Raczej nie. Chyba że będziemy mieli sytuację, w której należy zastosować współczynnik korygujący, np. z powodu niskich temperatur. Na początku wspomniałem jeszcze o impedancji pętli zwarcia. Aby zadziałało zabezpieczenie zwarciowe, impedancja pętli zwarcia nie może być większa niż napięcie nominalne sieci dla jednej fazy 230 V podzielone przez prąd szybkiego wyłączenia. Dla B10 będzie to 230 V podzielone przez prąd nominalny zabezpieczenia 10 A przemnożony przez współczynnik dla B, czyli 5. Czyli 230 podzielone na 50 daje nam 4,6 Ω. Analogicznie dla B16 będzie to 230 podzielone na 80, co daje nam 2,875 Ω. Więcej na ten temat w filmie o impedancji pętli zwarcia dla początkujących. Jeśli impedancja pętli zwarcia przekroczyłaby te graniczne wartości, można zastosować zabezpieczenie o mniejszym prądzie nominalnym. Nie pozwoli to w pełni wykorzystać możliwości przewodu, ale warunek samoczynnego wyłączenia zasilania będzie spełniony i w przypadku zwarcia zabezpieczenie będzie mogło zadziałać prawidłowo. Pozostaje jeszcze kwestia osprzętu. Gniazdek, łączników i tym podobnych. One także muszą wytrzymać płynący przez nie prąd i z założenia są przystosowane do standardowych rozwiązań. Jeśli więc zastanawiacie się nad wymianą zabezpieczenia na inne, o większym prądzie nominalnym, wiecie już, jakie warunki muszą być spełnione. Nie tylko z powodów formalnych, ale także dla waszego bezpieczeństwa i być może także portfela. Wymiana uszkodzonego przewodu w wykończonym i czystym domu będzie kosztowna finansowo, ale może was także kosztować sporo nerwów. Mam nadzieję, że film wam się przyda i uchroni przed kosztownymi, nie tylko finansowo, błędami. Ja już dziękuję za uwagę i dotrwanie do końca tego bardzo teoretycznego odcinka. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.